Rafał Rutkowski, witam Państwa w Propagandzie Sukcesu. I bez zbędnej zwłoki przechodzę do Propagandy Sukcesu. Propaganda Sukcesu w telewizji Kino Polska. Ale najpierw komunikat. Komunikat od realizatorów. Prosimy, aby osoby w beretach nie patrzyły bezpośrednio w kamerę. Dziękuję. Z kraju. Pojawiła się nowa moda. Została szybko stłamszona w okolicach Sieradza. Z kraju. Oto materiał, który nie wymaga komentarza. Dziękuję. W związku z tym, że materiał nie wymagał komentarza, nie będzie komentarza. A teraz materiał, który wymaga komentarza. Oto oficjalny komentarz z gabinetu Rady Ministrów. Pierwszy sekretarz oraz towarzysz Breżniew nie machali ani do mężczyzn, ani do dziewcząt. Machali do świetlanej przyszłości, która zza horyzontu pozdrawiała ich serdecznie. Ale nie uchwycił tego operator. Życie i twórczość. Proszę o uwagę. Teraz nastąpi scena symboliczna. Znaczenie tej sceny wyjaśnimy w następnym programie, na który już Państwa serdecznie zapraszam, gdyż lubię z Państwem tu przebywać. Przepraszam. Pospieszyłem się, a przecież to jeszcze nie koniec wiadomości na dzisiaj. Społeczeństwo. W każdym odcinku postanowiłem zaprezentować Państwu niebieskiego ptaka. Ku przestrodze. O godzinie 12:30 przyszliście na rynek, a z raportu funkcjonariusza wynika, że zostaliście zatrzymani o godzinie 14:30. Co robiliście od godziny 12:30 do 14:30? Na rynku byłem. Więc proszę sprecyzować, co tam robiliście w ogóle? No stałem po prostu, oglądałem, no cóż można było robić. No i za samo oglądanie zostaliście zatrzymani przez funkcjonariusza? Później jakieś 5 minut przed przybyciem funkcjonariusza zacząłem grać w te kubki, no i zostałem zatrzymany, no. Z kim? No i znowu jestem tak zbulwersowany, że chyba tu zakończę dzisiejsze wydanie. Do widzenia Państwu. Dziękujemy ogromnie za brawa, za serdeczne przyjęcie naszego programu. Niestety wszystko w życiu ma swój kres. Wszystko w życiu ma swój kres. Radość i taki wyrok ludzki jest, a może boski.